Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy weekend, sobota, teoretycznie w piątek można by powiedzieć, że już się weekend zaczyna, ale taki prawilny weekend to dopiero właśnie w tej chwili. Miło mi was zatem przywitać w ten weekendowy poranek. Kochani, od razu tylko informacja, że jutro live może być albo może nie być. Chodzi o to, że przylatują jutro goście do drugiego domu, dzisiaj wyprowadzają się od nas młodzieży, na swoje idą, na swoje już, a jutro wprowadzają się kolejni goście na miesiąc do tego drugiego domu. I ich samolot ląduje 5:30 tutaj naszego czasu, czyli 12:30 czasu polskiego. Zatem live być może będzie tradycyjnie wtedy o tej 12, czyli w południe, tylko krótszy, no, bo muszę się po prostu zawinąć i pojechać wpuścić gości do domu. Dobra, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy dzionek troszkę mniej sztampowy, muszę powiedzieć, niż ostatnie dni. Tarang zawiozła Dżunę do przedszkola. Ja dzisiaj się powylegiwałem do 7 rano w łóżku. I dobrze, cieszę się z tego powodu. Weekend to weekend, prawda? Rządzi się swoimi prawami. Potem przywiozłem, zrobiłem nowe kanapki, bo okazało się, że wczoraj wszystkie poszły bardzo dobrze. Tylko nie wiem, czy nie zrobiłem za mało, ale to... że będę w razie czego dostawał update i będę robił. Dobra, spieszę się, pojadę wymienić butlę z wodą do domu i jadę na odbiór domu po młodzieży. Idąc troszeczkę za waszymi radami, nawet nie troszeczkę, postanowiłem asymilować się, bardziej się tutaj udzielać personalnie na terenie Kurnikowa z kurami. Kur za dużo nie widzicie, bo one oczywiście są w tym momencie w odwrocie. Chowają się. Grucha czarna i siwa są na terenie ogródka. Niskopienny i blondi schowały się w krzaku, a dwójka nowych do kurnika uciekła. Jak przyszedłem na tą stronę, bo przed chwilą operowałem w kurniku. Są cztery jajka zniesione i no, dosypałem tam jedzonka, dosypałem różnego właśnie żarełka, bo przyniosłem i śród, i śród kukurydziany i ryż niełuskany. I teraz im tutaj rzucam. Cip, 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 cip. No mam nadzieję, że z czasem się oswoją. Cip, 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 cip. Chodźcie, macie tutaj. Jest gdzie grzebać. Zapraszam. Sypnąłem tego znacznie więcej oczywiście wcześniej. Dobra, trzeba zamknąć. Aha, no właśnie, to zaraz. Ja sobie już to odstawię. Tam jest znacznie, w kurniku jest furtka dla mnie, żebym ja mógł się dostać do środka normalna, ale kury mają swoje wejście niezależnie. Czyli jakby ja nie muszę im otwierać czy zamykać kurnika tak, żeby one sobie mogły wejść czy wyjść. To wszystko robią sobie niezależnie od mojej obecności tu. No ale jak ja chcę wyjść, to już muszą furtkę odstawić. Jeszcze taka ciekawostka. Wczoraj żeśmy wieczorem wybrali się z Maćkiem i Natalią na miasto. My siedzimy sobie w lokalu i podchodzi do nas pani, kmerka, coś zbiera pieniądze na dzieci jakieś, ja nie pamiętam dokładnie. W każdym razie coś tam krótka rozmowa, ona się pyta skąd jesteśmy, mówimy, że z Polski, a ona dobry wieczór. No i brawo, i tym samym uzyskała pani wsparcie. I mówi, że spotka tutaj trochę Polaków i zazwyczaj kogoś spotyka z jakiegoś kraju, to się pyta właśnie jak jest dobry wieczór, dzień dobry, stara się nauczyć. No bardzo dobre handlowe podejście po prostu. W Grecji czy w Egipcie, prawda, to nie dziwi, że dobry wieczór, dzień dobry i witam, czy jakieś inne jeszcze polskie słowa znają. A tutaj w Kambodży nie jest to takie oczywiste. Także byliśmy bardzo mile zaskoczeni. No to tyle, słowem wtrętu. Komu w drogę, temu kopa. Lecę teraz do młodzieży. Przejmujemy z powrotem dom i jutro wchodzi tam ekipa rano. 9:30 sprzątać. Bo po południem, jak mówiłem, już nowi goście. Także wszystko tak pospinane jak słaczek, jak na rzepy. Idealnie. Dobra, zamykam chatę i jadę. Młodzieży już zdało chatę i jadą do siebie, jadą podpisać umowę.
są bardzo zadowoleni z tego swojego nowego domu. Oglądałem na zdjęciach, rzeczywiście wygląda ładnie. I okolice mają fantastyczną, bardzo zieloną. To nie jest w centrum, to jest kawałeczek od centrum, ale jest przepięknie, naprawdę. I to jest w tych okolicach, to my żeśmy kiedyś kręcili się tam starą, dość dużo pól ryżowych, bardzo zielono. Fajne miejsce. No mam nadzieję za kilka dni odwiedzić ich tam. No to pokażę oczywiście, jak mieszkają. No i tak, żebyście mogli się sami też przekonać, no, jak wygląda ich okolica. A ja jadę teraz zjeść coś. No i już po lunchu spotkałem znajomego z Phnom Penh tutaj. Przyjechał na 2 dni dosłownie. I żeśmy się trafili. Bo QWERTY to takie miejsce, gdzie łatwo się znaleźć. Nie można się rozminąć. Wyszło słonko, zachęcając mnie do tego, żebym gdzieś jakiś zrobił mały tour. Więc ruszam, choć nie wiem jeszcze dokąd. Tak mnie rzuciło to uzdrowisko. Jadę sobie wzdłuż rzeki, wzdłuż Riverside, ale tym razem jadę w stronę przeciwną niż ostatnio. Czyli od Angkor. Od Angkor, gdzieś tam hen. Tutaj akurat pan sobie łowi ryby. Teraz sobie wychylam się przed tą barierkę. Tutaj nawet tej wody trochę jest. Ona oczywiście wzbudza pewne niepokoje, jeśli chodzi o jej kolor, prawda? Ale tu żyją stworzenia, żyją ryby. To, zobaczcie, tam jest, to jest most, ale jednocześnie jest taka forma tamy. Tam przepuszcza tej wody trochę, ale nie za wiele. I to się wydaje być całkiem niezłym miejscem na łowienie ryb. Pan ma jakiegoś, nie wiem, czy to jest jakiś kalmar, czy coś tam sztuczny. I ciągnie tak tutaj po kamieniach. Ale chyba nic nie bierze. Tak, chyba pan zrezygnował w ogóle z połowy. A nie, rzuca jeszcze. Rzucił to na drugi brzeg. Dobra, dajmy mu szansę, zobaczymy. Przy moim szczęściu to coś wyciągnie tym razem. Co tu się stało? A tu ktoś jest. Siedzi pan rzucić. No nie, dobra. Ja schodzę. Tu się musi coś wydarzyć. Albo on wyciągnie, albo ten. Co zdej? Ale cia. Sieć rzucona. I czekamy na ryby. I tak to można łowić. Bo pan tam na wędkę to nie bardzo dzisiaj chyba coś. Sukces. Zobaczymy. Wyciąga. Jakaś ryba musi być. Wciąga tą sieć. Zobaczcie, jak misternie to składa. Jak kowboj swoje lasso. Żeby było od razu do następnego zarzucenia. A i chyba nic tam nie ma. A może? Marnie to wygląda. No chyba się nie udało. O Jezu, tam jest. Ale to liście. Nic się chyba nie rusza. No coś tam było, coś tam było. No to teraz czeka go czyszczenie. Tutaj pan też nie złowił. No to w tej sytuacji. A tam coś się działo w tej wodzie, no. O jest, nie wierzę. Mówiłem, że złowi na pewno, że mam takie szczęście. Wow, trade home. Złowił to już parę ma w siatce. Niezła. That's a small. Small? Yes. Big. Oh, nice. A na co łowi? Teraz zobaczmy. Can I see? The little frog. A, na żabę i to prawdziwą żabę. Prawdziwa żaba na taki hak. Okej. Sad. Lao. No nie, no to złowi tutaj. Ale czad. Kurde blaszka, jeść takiej ryby to bym nie jadł stąd, powiem wam, ale zabawa przednia. Tam pan idzie dalej. Ja musi tą sieć teraz wyczyścić. A to czadowo. Taką miejscówkę przypadkiem wyczaiłem. Tutaj. Przemek, wiem, że łowi ryby. Może się z nim wybiorę kiedyś tutaj. Przyczaić tutaj. No brawo, brawo. To tu ryba jest. Rzuca dalej. Okay.
ja mimo wszystko już będę jechał. Takie ujęcie długie wystarczy tamtego obserwowania. Ale przynajmniej już wiem, proszę. Na żabę żywą, duży hak, plecionka i łowimy. Tak mnie pocisnęło w stronę Tunnel Sap, że dojechałem do miejsca, gdzie kończy się betonowa droga. Utwardzona. I przechodzimy w taką. No. Widoki całkiem ładne. Nieuregulowane koryto rzeki, muszę powiedzieć śmiało. No i zobaczmy. O, ta droga to chyba będzie wyzwanie niemałe. Będę musiał na dwie ręce prowadzić motor. Bez dwóch zdań, tak. Znowuż mi się piszczałka włączyła. Znaczy się, wczoraj popadał deszcz i wypłukało mi mój papierek tłumiący. Teraz taką ścieżką. Taką dróżkę odbiłem. Zobaczę, dokąd mnie doprowadzi. Jak już się pojawia beton, to znaczy, że cywilizacja gdzieś czyha za rogiem. No proszę, jak ciekawie. A tam skrzyżowanie mamy. Kurde, blaszka. Tu kolejne, ale tam już nie ma betonu. Dokąd to mnie powiedzie? Póki beton, można gnać. Ładnie tutaj, bardzo zielono. Domki porośnięte, super to wygląda. Taka willowa dzielnica też. Blisko do centrum, a jakby we wsi. Na wsi. O, jakiś większy, o, tu jakaś szkoła jest. Tutaj większy budynek. Dobra, jadę dalej, no co mi tam, co będę zawracał? Gdzieś dojechać muszę. No i dojechałem. Do jakiegoś skrzyżowania główniejszego. Tutaj już cywilizacji trudno odmówić. Nie ma wyjścia, jadę dalej. A ta wpada do jeszcze większej ulicy. Zaraz. Przecież to jest chyba ten market obok nas. No oczywiście. Ale znalazłem skrót. Ja tędy dojadę do domu, jak pojadę tam w bok. A tam jak pojadę, to do Syciza. Ale drogi znalazłem. Zatoczyłem jeszcze takie, może nie kółko, ale troszkę nadłożyłem drogi. Przyjechałem do 2,5 tysiąca rila. Głównie po obcinaczki do paznokci. Bo moja ostatnia obcinaczka, którą miałem, Juny się gdzieś bawiła i... Juny, gdzie jest obcinaczka? Nie wiem. Także tradycyjnie... A, są jakieś takie zestawy, ja tu wziąłem pojedynczą, a to proszę. Trzy różne, ale ta jest większa, potrzebuję... No ja wiem, czy taka większa. To samo. A dwie gratis. Jedna mi wystarczy. Takie zestawiki, proszę. Otwieracz. To co jest? Aha. Dobrze. Czy coś potrzebujemy do domu? Tak sobie zobaczmy jeszcze. Rozejrzyjmy się na szybkiego. Chyba wszystko mamy. Dobra, to będę chyba już jechał do domu. Zawsze coś, jakieś pierdółki znajdą. Jakąś kolorowankę kupiłem jeszcze dla dżunku. Chusteczki. No i najważniejsza obcinaczka do paznokci. To jest kluczowa sytuacja. Ale mam ją. Dobrze, także jadę do domu zająć się pazurami. Miałem paznokcie pojechać zrobić, ale zostawiłem tylko rzeczy. Jeszcze przyjadę tutaj do domku drugiego. Muszę pościel zabrać brudną, żeby dowieść jutro dla ekipy sprzątającej. Przepraszam, nie ogram, ale brakuje mi ręki, momencik. Przywieźć dla ekipy sprzątającej świeżą pościel jutro, żeby pościelili. Nie chciałem wyjść z kubaniutka. Dobra. Także dom odebrany. Teraz tylko kwestia, no właśnie, zabrania tych rzeczy, które są do zabrania. Jeden, dwa. A gdzie trzy?
pościele pościelami. To zaraz będzie. Jest 3. Doskonale. No. I w ten sposób się zabierzemy. I w ten sposób będziemy w gotowości. No już jutro. To już zostawmy ekipie, specyfik ekipie. To też trzeba będzie posprzątać. To jest nieustająca walka. Po prostu skąd to leci wszystko? Przecież to już nic nie rośnie. A leci, prawda? No trudno. Dobrze, dobrze, bardzo ładnie. To ja w takim razie zabieram się do roboty. Państwo wybaczą. To jeszcze jest pośród zabrania. Dobrze. Państwo wybaczą. Komu drogą temu czas. Jadę z tym majdanem jak cygan. Do domu. Gdzie są klucze? Czyżby w motorze? Są. Dobra. Ruszam zawieźć to. Dobrze, wyjrzałem. Okidoki. Nareszcie w domu. Wstawiłem pranie pierwsze. A kuraki, proszę bardzo sobie. Przyszła pora obiadowa. Wszystkie zespół razem. Bardzo ładnie. Dzisiaj powiedziałbym, że tak pogoda w miarę łaskawa, bo słoneczka sporo, ale nie wiem, co tam widać. Tam już ściana wody jest. No, widać jak leje po prostu. Ściana wody. Z tamtej strony wcale nie jest ciekawiej. A mnie czeka za 1,5 godziny jazda po dżunku. Jak znam życie, to akurat luje albo nie. Zobaczymy. Ja zaraz. Natomiast moje paznokietki. Do dzieła, do dzieła. Co było do udowodnienia? Nieuniknione. Spełnione. Mam jeszcze 1,5 godziny, także może to przejdzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej. Nie podejmuję się jazdy motorem. Za bardzo leją. Niech to... Damn! Dobra. No pogoda jaka jest, to każdy widzi. Ja nie zamierzam się ruszać. O co to już tuk-tuk jest? Jakim cudem? Moment. Chwileczkę. Trafił mi się kolejny mistrz kierownicy, mistrz czytania mapy po prostu. Stanął jakieś 500 metrów stąd i czeka. No jeżeli myśli, że ja wziąłem tuk-tuka, zawołałem po to, żeby iść 500 metrów w takim deszczu, to kolego się grubo mylisz, to nie nastąpi. Ja po prostu wezmę motor i pojadę po dżuny, no i tyle, i koniec w temacie, no. Co zrobić? Daję mu jeszcze minutę, jak nie ruszy się, to go odwołuję. Tutaj sikaweczka, a kierowcy nie ma. Powódź jest na ulicy, a kierowcy nie ma. Muszę go odwołać, spróbuję jeszcze jednego, jak nie przyjedzie drugi, to wtedy pojadę motorem. O, mój kask, subcio. Moi drodzy, popadało. Powiem tak, popadało. Muszą pojechać odebrać dżuny, a tymczasem dzieją się cyrki. Cyrki nie z tej ziemi się dzieją. Nagrałem między innymi chyba najdłuższe ujęcie w historii kanału, jednorazowe. Co się działo, to jest aż trudno w to uwierzyć. Nawet samemu uczestnicząc w tym, to była obserwacja uczestnicząca, jak to Misza lubi mówić, to nadal trudno mi w to uwierzyć, co się działo. A co się działo, sprawdźcie dzisiaj o 19 czasu polskiego, 7 wieczorem czasu polskiego, druga część dzisiejszego odcinka. Nagrałoby się dużo materiału, po prostu nie było sensu wpakować jednego wielkiego, długiego odcinka. Zatem zapraszam dzisiaj na drugi odcinek o godzinie 19 czasu polskiego, 7 wieczorem. Tak, kochanie, co jest? No kredki kupiłem. I co? Self down. Wypadły ci. No trudno. Kochanie, dobrze, za chwileczkę. Przepraszam was. Moi drodzy, zatem za dzień dzisiaj, znaczy za pierwszy porankowy odcinek sobotki wam bardzo dziękuję. A mam nadzieję, że znajdziecie chwilkę czasu również wieczorową porą. Bo naprawdę warto, bo czegoś takiego to pewnie długo nie zobaczycie. Ja sam jestem do tej pory w szoku. Wielkie dzięki. Do zobaczyska później. Trzymajcie się, cześć.